Z nami Małgorzata Pitbull-Dymus, witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Małgosiu, serdeczne gratulacje, brąz na The World Games. Dziękuję, dziękuję. Brąz, mam nadzieję, no jak najbardziej zasłużony, myślę. Twoja rywalka dzisiaj nie stawiła się do walki z powodu wagi czy kontuzji? Przyszedł do nas sędzia główny i powiedział, że nie zrobiła wagi. Kilogram jeszcze miała rano za dużo. Jak było z twoją wagą? Musiałaś się jeszcze męczyć wieczorem, czy już poszło gładko? No niestety musiałam się wieczorem męczyć, ale opłacało się, jak widać. Wróćmy do twojej wczorajszej wagi. Przegrała się nieznacznie w końcówce. Oglądałaś już ten pojedynek? Tak, oglądałam rano właśnie, nie mogłam spać i oglądałam ją. Muszę przyznać, nie wiem, co tam się wydarzyło tak naprawdę. Rzuciła się w ostatnich sekundach, dosłownie na 30 sekund przed końcem pojedynku, rzuciła się zawodniczka. Ja starałam się kontrować, wszystko oddawać. Niestety sędziowie widzieli tylko jej punkty, jej naliczyli punkty, mi już nie naliczali. No cóż mogę powiedzieć, no mam bardzo duży niedosyt, bo liczyłam tutaj naprawdę na złoto. No cóż, życzę Sandrze powodzenia i wiem, że na pewno wygra w finale. Tym bardziej, że już pokonałaś tą rywalkę i wiesz, że jest spokojnie w swoim zasięgu. Tak, tak, oczywiście walczyłyśmy w Mistrzostwach Europy w finale. Tam z kolei ja dwie rundy przegrywałam i w trzeciej ja nadrobiłam. Tutaj niestety są takie zasady, że jeżeli się wygrywa dwie rundy, czy nawet dwie i pół rundy, człowiek troszeczkę później, że tak powiem, zwolni, a rywal zacznie nadrabiać, no to i dogoni po prostu werdykt, że doprowadzi do remisu, no to wygrywa. To nie liczą się rundy, tylko po prostu końcówka. Czekałaś na The World Games bardzo długo, kilka lat można powiedzieć. Obciążenie chyba stale rosło, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Właśnie już nie ukrywam, no lipiec to jest, tak? My w lipcu nigdy nie mieliśmy żadnych startów, żadnych zawodów. To zawsze jest okres wakacyjny, robienie właśnie takiej siły. Ale no cieszę się, że skończyło się jak się skończyło, cieszę się z brązowego medalu, teraz zasłużony odpoczynek, naprawdę wykonaliśmy w klubie kawał dobrej roboty i z kadrą tak samo, naprawdę mega ciężka praca została wykonana, cieszę się z tego sukcesu, to jest nasz wszystkich sukces, także teraz odpoczywam i będę walczyć o Mistrzostwo Świata. Z takich imprez amatorskich to właściwie chyba najbardziej prestiżowa impreza. Tak, tak, zdecydowanie, ponieważ to jest rozgrywane co 4 lata. Kickboxing w tym roku tak naprawdę debiutuje na World Games, wcześniej był na World Combat Games. Także no to jest, uważam to jak igrzysko olimpijskie w naszej dyscyplinie. Jak teraz masz okazję popatrzeć na nią tak z zewnątrz, prawda, już bez emocji. Jak widzisz tą imprezę, podoba ci się? Tak, bardzo, bardzo i poziom jest naprawdę no top. Bardzo wysoki poziom, zawodnicy są wszyscy naprawdę w super formie, w dyspozycji. Także i podoba mi się naprawdę oprawa, jest wszystko naprawdę sterylne i coś pięknego. Mówiłaś, że wystąpisz na Mistrzostwach Świata, to kolejna impreza amatorska. Będziesz kontynuowała te amatorskie starty, czy bardziej się teraz skupisz na zawodowstwie? To znaczy nie mówiłam, że wystąpię, teraz będę walczyć o kwalifikację na Mistrzostwa Świata. Tak, chcę jeszcze powalczyć, bo nie mam, że tak powiem, mam brąz i srebro z Mistrzostw Świata, nie mam jeszcze złota, chciałabym naprawdę jeszcze to zdobyć. Będę się starać jeszcze łączyć oczywiście amatorską rywalizację z zawodową. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze pokaże się na gali Ladies Fight Night. O to chciałem cię zapytać. To będzie następna gala, czy troszkę później? Nie, chyba troszkę później. Czyli grudzień? Mam nadzieję. Masz jeszcze w zanadrzu jakąś taką rywalkę, jak tą Niemkę ostatnią, której trzeba dać rewanż? Czy mam taką rywalkę? Nie, myślę, że nie. Chyba, że tą z wczoraj. Chyba, że Sandrę Maskową. Okej, Małgosiu, dzięki serdeczne i gratulujemy jeszcze raz wielkiego sukcesu. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.